Pani. Dziękuję bardzo. Witam szanownych Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę otworzyć trzeci blok dzisiejszego spotkania. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Teil der Präsentation. Przedstawię referat pana doktora Liszki, który niestety jest troszkę inaczej zatytułowany niż widzą Państwo w programie. Nazywam się Anna Krapykowska, pracuję w powiecie Märkisch Oderland, zajmuję się ekonomią opieki zdrowotnej i również polsko-niemiecką współpracą. Poszukując partnerów, stowarzyszeń, którzy mogliby nas wesprzeć w tych zadaniach, trafiłam na Polsko-Niemiecką Akademię Zdrowia. Nasz szpital w Strasbergu również od pewnego czasu jest członkiem w tym stowarzyszeniu. Szanowni Państwo, mamy szczęście. Mamy szczęście, że znajdujemy się w Europie Środkowej. Tutaj w Europie Środkowej opieka zdrowotna jest bardzo ważnym elementem gospodarki. Mało jaki region w Europie dysponuje tak wielką tradycją medyczną. Gdzie indziej w Europie istnieje tak wiele centrów kompetencji medycznej? Gdzie poza Europą centralną transgraniczna mobilność pacjentów i personelu medycznego jest tak mocno rozbudowana jak tutaj? My tutaj mamy władzę podejmowania pewnych decyzji, oba regiony, Brandenburgia i województwo lubuskie, i Polacy i Niemcy w ogóle, które naszą współpracę mogą rozwijać. Uczyć się nawzajem od siebie, wspólnie działać, to jest nasze motto. Współpraca w sektorze medycznym może jakość życia ludzi w Polsce i w Niemczech zoptymalizować, jednocześnie pokazując potencjał oszczędności kosztów i środków. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Akademie Zdrowia. Opowiem o praktycznych doświadczeniach naszej Akademii i chciałbym przedstawić też nasze wyobrażenia na przyszłość. Kilka słów na temat historii. Polsko-Niemiecka Akademia Zdrowia powstała z wspólnej inicjatywy w roku 2002 we Frankfurcie nad Odrą na Uniwersytecie Europejskim w Jadrina. Przewodniczącym stowarzyszenia jest pan dr Detlef Liszka, były przewodniczący konferencji, a zastępcą przewodniczącego jest pan dyrektor Waldemar Tyborski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Myślą przewodnią jest współpraca w ochronie zdrowia. Chcemy stanowić platformę wymiany doświadczeń polsko-niemieckich i europejskich. Polsko-Niemiecka Akademia Zdrowia wspiera narodową politykę zdrowia, jak i kształcenie zawodowe oraz współpracę transgraniczną. Wspiera badania, opracowania na temat nowych metod współpracy. Polsko-Niemiecka Akademia Zdrowia wspiera kooperację szpitali oraz innych instytucji ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech. Również w wymianie doświadczeń, kształceniu i doskonaleniu zawodowym. Tutaj są nasi partnerzy, Niemieckie Towarzystwo Telemedyczne, Wyższa Szkoła Zawodowa Łużyc oraz Kasa Chorych AOK. Nasi członkowie reprezentują różne obszary zawodowe, to są szpitale, inne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, również przedsiębiorstwa, jak i stowarzyszenia i zrzeszenia lekarskie, ale również organizacje z obszaru IT i telematyki. Nasze stowarzyszenie liczy obecnie 450 członków, w tym cztery szpitale z Brandenburgii,
Oczywiście cieszylibyśmy się, gdybyśmy mogli pozyskać nowych członków. Nie chodzi tutaj o autoreklamy, chodzi o pożyteczny cel. Cieszylibyśmy się, gdybyśmy Państwa zainteresowanie również tym referatem wzbudzili. Dzisiaj mówimy cały czas o współpracy. Dlaczego? Duże znaczenie współpracy transgranicznej wynika ze wzrostu korzystających ze świadczeń w sposób transgraniczny. Dzisiaj już było o tym mowa wielokrotnie. Pan doktor Zyba również o tym mówił. Przygotowujemy się do wprowadzenia nowej dyrektywy i dlatego kroki, które dzisiaj realizujemy, są bardzo ważne na przyszłość. Współpraca jest istotna również ze względu na wspólną realizację opracowań, które mają nam pokazać przejrzystość świadczeń po obu stronach, wzajemne uznawanie świadectw i certyfikatów zawodowych, możliwość hospitacji w zakładach opieki zdrowotnej po drugiej stronie granicy, również udział w polsko-niemieckich modułach kształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca uczelni obu krajów. Następnie ważny jest również rozwój współpracy w ratownictwie medycznym, wypracowanie modelowych projektów w ramach unijnych programów oraz na koniec, może najważniejsza sprawa, wymiana opierająca się na transferze doświadczeń. Oba systemy ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech Wschodnich, w medycynie, pielęgnacji, zarządzaniu ochroną i opieką zdrowotną oraz wykorzystaniu techniki medycznej. Jak możliwa jest intensyfikacja współpracy? Jest autorski projekt pana doktora Liszki, który opracował ideę powstania Polsko-Niemieckiego Centrum Kompetencji. W chwili obecnej współpraca w regionie przygranicznym jest dominowana przez euroregiony. Euroregiony przyjmują, oceniają wnioski, ale tak naprawdę nie ma jakiejś wiodącej strategii w obszarze ochrony zdrowia w regionie przygranicznym. Nie ma też uzgodnień pomiędzy euroregionami. Każdy pracuje według swojego budżetu i głównie chodzi o finansowanie w ramach euroregionu. Problem polega na tym, że wiedza o strukturach po drugiej stronie granicy jest słaba. No to znaczy, że nie mamy takiego punktu kontaktowego, który w ciągły sposób zajmowałby się opracowywaniem tematyki ochrony zdrowia. Takie biuro koordynacyjne miałoby swoje zalety. Wszystkie trwające projekty mogłyby być koordynowane w sposób ciągły, realizowane, monitorowane, również organizacja grup roboczych, wszelkie wizje i strategie mogłyby być opracowywane kompetentnie i w sposób ciągły w jednym miejscu. Taki projekt byłby oczywiście potężnym przedsięwzięciem. W ramach studium wykonalności trzeba by postawić sobie następujące pytania. Jak wyglądają uwarunkowania? Czy istnieje wola polityczna w województwie lubuskim i w Brandenburgii do realizacji takiego przedsięwzięcia? Jaki mógł być przedmiot działania takiego biura? Jak wyglądałaby konstrukcja prawna? Kto byłby organem założycielskim? Jak wyglądałoby finansowanie? Jacy partnerzy by współpracowali? Jakie byłyby interesy potencjalnych inwestorów? Grupy docelowe, do których ta koncepcja by się kierowała, to są propozycje. To są ministerstwa w rządach krajowych, urzędy marszałkowskie, ale również kasy chorych, przedsiębiorstwa, firmy techniki medycznej i inne tutaj wymienione podmioty. W ramach takiego biura koordynacyjnego mógłby powstać taki atlas socjalny, atlas społeczny, mówiący o strukturach opieki zdrowotnej, opieki
i społecznej w obu krajach. Opieka medyczna, instytucje społeczne, socjalne, instytucje pomocy w problemach dzieci i młodzieży, biuro koordynacyjne dawałaby również możliwość koordynacji działań po obu stronach, mogłyby świadczyć usługi informacyjne, tłumaczące systemy prawne. Jest to jeden z ostatnich slajdów. Widzą Państwo pajęczą sieć. No, chciałbym przedstawić pewną propozycję struktury takiego biura koordynacyjnego. Planowane byłoby powstanie Centrum Kompetencji z siedzibą w Zielonej Górze. Zarząd byłby polsko-niemiecki, jak i sekretariat również polsko-niemiecki. Do Centrum Kompetencji podłączone byłyby wszystkie sieci. Sieć szpitali, sieć farmaceutyczna, sieć stowarzyszeń euroregionów. To jest nasze przedsięwzięcie, nasz cel. Co się uda zrobić, zależy od nas. Cieszylibyśmy się, gdybyście Państwo zechcieli swoje sugestie i propozycje nam przekazać, aby tę ideę dalej rozwinąć. W przypadku pytań jestem oczywiście do Państwa dyspozycji. Chętnie stoimy do dyspozycji również jako stowarzyszenie. Bardzo dziękuję. Życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Annie Kaprykowskiej. Przechodzimy dalej i chciałbym poprosić o zabranie głosu Pana Piotra Bąka. Dziękuję.